Panie Piotrze, ostatnio rozmawialiśmy i opowiadał Pan o swoim uczestnictwie w marszu Telewizji Trwam, w Warszawie itd., itd. Z tego co wiem, skończyliśmy rozmawiać, Pan wyszedł sobie z pomieszczenia, w którym rozmawialiśmy i co się stało? No i poszedłem na piwo i właśnie, rzecz niesamowita, zostałem, jakby to powiedzieć, zaatakowany przez polską policję konińską, tak bym to nazwał. No to ja się już tutaj zastanawiam, czy to nie jest, tak nawet zatytułowałem tam notkę na jednym z blogów, bandyci czy policjanci dosłownie. O tak, no ja sobie idę spokojnie. Poszedłem od ciebie na piwo do pobliskiego lokalu. Polecam, nie wiem czy warto zareklamować. Może nie reklamujmy, żeby nie było, że jest kwestia reklamy. Do pobliskiego lokalu, tak byłem. Wypiłem sobie piwo, no i wracam sobie spokojnie, idę piechotą, bo już tutaj nie miałem biletu. I, no i szedłem pieszo ulicą Grunwaldzką, tutaj już właśnie od dworca. Puściutko, godzina 23:25, bo otworzyłem, jeszcze z kimś rozmawiałem, otworzyłem dokładnie godzinę. Zajeżdża mi drogę na ulicy Gwoździarskiej, stanęła na pasach, jak to się mówi, suka, tak? Pojazd policyjny. Wyskoczyło dwóch i tam od razu do mnie jakieś takie teksty, że idzie pan środkiem drogi, takie rzeczy. Ja mówię, zaraz, chwileczkę, jakim środkiem drogi? No, panowie, środek drogi to jest tam, gdzie te przerywane pasy. Ja tutaj owszem kawałek sobie ściąłem przejście, no bo w nocy puściutko, no co będę tego, nie, no ale to przy krawężników tylko kawałek i przecież idę na chodniku już, nie? W tym momencie jak oni mi tam tego, to już na chodniku byłem. No oni tam twardo, że piłeś, coś tam, takie teksty, nie? Co za... Ale perty? No perty i w takiej formie ty i pan, taka niegrzeczna forma. Skąd ja to znam? No to taka dosyć popularna. No i mnie tam przymuszać dalej bardzo koniecznie do tego, żebym dmuchał balonik. Ja im mówię, że ten, jak to, alkomat, nie? Ja im mówię, że ja tak nie bardzo w ten alkomat, bo ja mam problemy trawienne i mi źle wykazuje, że jak już koniecznie, to na badanie krwi. Nie, że dmuchać i tam, wiesz, tam coś tam, coś tam, nie? Mówię, że odmawiam. No to mnie tam twardo już zaczęli tego, wiesz, ja widziałem, co się kroi, no to wiesz, wyjąłem telefon i włączyłem funkcję dyktafonu, nie? I wsadziłem sobie, miałem tak, jeszcze skórzaną kamizelkę miałem. Był pan ubrany tak jak podczas tego wywiadu, tak? Tak. I wsadziłem sobie tu do wewnętrznej kieszeni już z funkcją dyktafonu, żeby nagrywać, jak już widzę co tego, nie? Że moja jest szkoła. Ostro. To proszę ciebie, tak, nie dość, że mi tam wyrwali wcześniej dowód, zabrali, nie? Wyrwali mi z ręki, bo ja chciałem tylko pokazać, tak żeby mogli tam mnie wylegitymować. To teraz ten mi wsadził normalnie rękę, zabrał mi telefon. Co miałem zrobić? No przecież nie będę się z nimi szarpał ani nic, no zabrał, to zabrał. No, oczywiście nie wiem, ale no co zrobię? No i dalej to już było tylko gorzej, no bo tam po prostu mnie zastraszyli i tak dalej, nie jakieś tam krzyki, myślę, no jeszcze mnie pobijam albo co, nie, no to mówię, no dobra, będę dmuchał, nie. I tam tego jeszcze udawałem, że nie mogę otworzyć, sam mi otworzył, włożył, przytknął, dmuchaj, nie, kurde, to wiesz, no, po prostu się bałem i dmuchałem, nie, no wymiękłem, no tyle. No, teraz sobie myślę, że mogłem, kurczę, mogłem twardo, no ale mogli mnie pobić, nie wiadomo co lepsze. No to jest niedaleko strzelnica, tam czasami samochody jeżdżą. No, makabra. No i... Proszę opowiedzieć. Generalnie, jak już dmuchnąłem, to z triumfem oświadczył, że 04 i że ten, i że... wie pan, coś takiego, taki tekst z triumfem wygłosił, nie? Wie pan, gdzie pan spędzi najbliższą noc? Na izbie wytrzeźwień, nie? Tak mi to, znaczy sam sobie z takim triumfem powiedział, nie? I tak załadowali mnie, wypchnęli tam z tyłu. Później sobie ruszyli z kopyta i hamowali, no to ja tam jakoś tam tego... Po prostu nic mi nie zrobił. Chcieli mnie pewno poobijać, nie?
i tak trochę hamowanie i ruszanie z kopyta. Pewno, nie wiem, wydaje mi się, że mogą mieć tam jakiś dobry silnik, bo to chyba Volkswagen tam jest zapisany. 2,5 silnik chyba jest. No ale wiesz, być może tam chodzi o ten moment, bo rzeczywiście mieli dobre przyspieszenie, wiesz, i hamowanie i trochę mnie tam, wiesz... I zawieźli do hotelu, tak? Zawieźli do hotelu, ale to tak szybko. Nie, trochę mnie, wiesz, po tym mieście chcieli poobijać. Tam jeszcze kogoś, wiesz, po drodze jakiegoś klienta złapali, ale to krótko było, tam gdzieś 10 czy sekund. Czy to było, ile to było, 0,4? 0,4 podobno im wyszło, tam na izbie podobno wyszło 0,36. Na izbie też mi oczywiście też prosiłem o to, żeby zbadać mi krew, a gdzie tam już, mówię, no to na jakiej podstawie, jak tego. To decyzja policji, nie? Takie rzeczy. Nie pozwolili mi w ogóle zadzwonić do domu, ani nie powiadomili nikogo, a to już sprawdzałem, bo tam napisałem zażalenie. To już sprawdzałem, to już jest sprzeczne z prawem ewidentnie, nie? No i tam jeszcze jako jak dostałem na tym protokole, zresztą na tym protokole wyczytałem, bo jak prosiłem, nie byli oznakowani, znaczy nie mieli ani numerów służbowych, ani nazwisk, nic takiego, wyskoczyli jakichś dwóch gości. Ja poprosiłem o legitymację służbową albo numer służbowy, bo widziałem, co się kręci tam. Czyli byli policjanci, byli po cywilnemu? No nie, mieli jakieś tam umundurowanie takie ciemne. A nie było takie, widać takie... numeru żadnego? Nie. Można było zidentyfikować nic? Nie. Numer wozu? Nie było numeru. Numer wozu zapisałem, numer rejestracyjny. A numer boczny? Numer boczny też gdzieś mam, ale nie pamiętam. U253 chyba. Ale nie jestem pewien teraz. Gdzieś zapisałem, bo ja go zlokalizowałem. To jest taki dosyć charakterystyczny. Na izbie wytrzeźwień informacja, że policjanci zdecydowali, żeby pozostawić na izbie wytrzeźwień. To nie decydował lekarz, tylko policja, tak? No tak. Tak wynikało z tego, co mówią o nim. Że to jest decyzja. Ja im mówię, że nie zostawiajcie mnie, że mam jutro bardzo terminową sprawę. A to jest decyzja policji, nie? Że to nie do nich pretensje, czy jakieś tam uwagi, czy prośby, tylko do policji kierować. To ja do tych policjantów już ponownie, to kurczę, jak tego, na koniec im tam odśpiewałem. Jest szereg, ja to opisałem już tam na blogu wstępnie, szereg takich nieprzyjemnych incydentów z tym związanych. Na którym blogu? W ogóle. Na Gasi pies na nowym ekranie. Gasi pies? Gasi pies na nowym ekranie. Później tam będzie tak Piotr salon24.pl, na salonie24.pl też jako Piotr Stróż. Tam pod nazwiskiem jeszcze gdzieś wrzuciłem na niepoprawnych i ostatnio też pomyślałem sobie, że to jest sprawa lokalna, to też na Konin LM na forum wrzuciłem, także trochę już jeszcze gdzieś pewno wrzucę, bo to jest skandaliczna sprawa, to jest po prostu nie tylko łamanie, no, idzie sobie człowiek spokojnie, gdyby miało, zresztą nie było taksówek, jakby ja przechodziłem, chciałem się spytać, może bym, ile by taksówkarz wziął do Nowego Konina, ale nie było akurat taksówek, no idziesz sobie spokojnie po piwie i cię haltują i na izbę, nie? No, to jest jakieś nieporozumienie, to jakieś browary, ja będę chciał jeszcze skontaktować się, nie wiem, prosić o pomoc, być może nawet Adama Michnika, bo to jest obrońca demokracji, prawda? No i tak. A podobno jest postacią wpływową, także być może, nie wiem, nie zamierzam tego tak popuścić, bo po prostu oni dopuścili się, rzeczy straszne. Gdzie została złożona skarga? Złożyłem zażalenie w sądzie rejonowym, rzecz jest też już nagłośniona, zapowiedziała się jedna pani dziennikarka z Warszawy, już się wstępnie zainteresowała sprawą, to znaczy tam mieliśmy kontakt, wstępnie prawdopodobnie będzie, mam jej podać też sygnaturę akt, jak już sprawa będzie, to ja to dzisiaj dopiero złożyłem to zażalenie. Także będzie chyba w Koninie sprawa, jeszcze nie wiem kiedy, bo dopiero dzisiaj złożyłem, nie? Także to też postaram się A odnośnie postępowania osób na izbie wytrzeźwień, czy sprawdzał pan, kto faktycznie powinien podjąć tą decyzję? Sprawdzałem tak wstępnie unormowania prawne i z tego, co się zdążyłem zorientować, wydaje mi się, że izba też i tam lekarz też decyduje, nie? Że to nie jest tylko decyzja policji, tak jak oni powiedzieli, że dzisiaj spędzisz nas w izbie, tylko to też o tym lekarz decyduje przy przyjęciu. Natomiast ten lekarz w protokole mi napisał, ja się go w ogóle pytałem, bo to małolat jakiś taki, może się podawał za lekarza, nie wiem, że felczer albo... Powiedzmy, że lekarz.
Pytałem się go o nazwisko, nie podał. Obiecał mi, podobnie jak ci policjanci, nie? Że na końcu będzie tam w protokole czy coś. Oczywiście w protokole nazwiska nie było tego lekarza. Wcale się nie dziwię mu, no bo ja na jego miejscu, zresztą na koniec im zaśpiewałem. Znaczy na pieczątce nie ma nic. Nie, była pieczątka na protokole czy cokolwiek? Nie, na tym protokole, który dostałem, nie ma ani nazwiska lekarza, ani pieczątki, nic takiego. To na jakiej podstawie było stwierdzenie, żeby pozostawić? Tylko na widzimisię policji, tak? No, ja mogę odnieść takie wrażenie. Nie wiem, być może w ich dokumentacji w izbie, być może jest jakaś jeszcze inna dokumentacja, czy może jeszcze mają inne jakieś dokumenty, oprócz tego, który ja dostałem. Z tego, który ja dostałem, no to tam ani nazwiska lekarza, ani nic. Tam jest tylko jakaś taka zmianka, że oświadczenie o stanie zdrowia, czy coś takiego, że informacja o stanie zdrowia, i wypisane odręcznie tam, że według oświadczenia zdrowy. A tymczasem ja wyraźnie mówiłem, jakie mam problemy, tam jeszcze dodawałem, że prawdopodobnie klaustrofobia. No, wymieniłem choroby, jakie mam, dolegliwości, mówiłem o tym, że te wskazania alkomatu są nierzetelne, dlatego że ja mam problemy trawienne, tam jakoś tam po prostu coś w środku buzuje, nie trawi od razu i tak dalej, są zawyżone, dlatego proszę o badanie krwi. No oczywiście mnie olali, zresztą nie tylko to, po prostu wprowadzili na salę, która cuchnąca, fetor niesamowity. No zaraz, chwileczkę, ale tam na izbie wytrzeźwień jest nowy dyrektor, mianowany dyrektor, który powinien o to wszystko zadbać. Pan teraz twierdzi, że tam cuchnęło? Tak, cuchnęło, fetor był. To znaczy, jeżeli chodzi o tego pana dyrektora, to miałem przyjemność go zobaczyć rano, już mu tam i to jedyna osoba, która naprawdę jakoś się odniosła do mnie z kulturą i w ogóle do, mało, że z kulturą, bo on jeszcze wypytywał, jak tu byłem potraktowany, czy pożaliłem mu, że no proszę pana, mówiąc w skrócie, bardzo źle, wypytywał, czy dali mi coś do picia, mówię, że nie, czy poinformowali, mówię, że nie, nie poinformowali rodziny i tak dalej. I rzeczywiście, to mało tego, jeszcze mi kawę zrobił, czy kazał zrobić, także mi podał nawet jeszcze kawę. To jeżeli chodzi o pana dyrektora, to naprawdę absolutnie pozytywna postać. Bo tam jeszcze, nawiasem mówiąc, dzwoniłem do niego chyba wczoraj, czy nie, przedwczoraj, wczoraj było wolne. Dzwoniłem i obiecał mi też pomoc, w sensie takim, że ja mu też obiecałem, że jak tam już złożę zażalenie, że też opiszę, żeby on troszeczkę tych pracowników zdyscyplinował, bo to przecież straszne rzeczy, co tam się dzieje, nie? Żeby miał możliwość po prostu wyegzekwować to, co ja widziałem, co tam jest, no, żeby zrobić porządek z tym bałaganem, mówiąc w skrócie, bo oni sobie tam robią jaja, takie w nocy głośne rozmowy, hi, śmieją się, mi przetrzepali plecak, bo ja zamykam zupełnie inaczej. Wszystkie dokumenty, karty, wszystko mi luzem, nie? Powyjmowali, po co mi to wszystko przeglądali? Zawartość plecaka, bo ja zamykam do góry. Nie, te zasuwki są na górze. A było zamknięte w ten sposób, nie, że obydwie zasuwki były na dole. Przeglądali zawartość mojego plecaka dokładnie. Nie, nie wiem, czy tam coś zginęło, czy nie miałem, miałem dokumenty. Ale dlaczego dzwoniłem do tego pana dyrektora? Prosiłem o to, żeby zabezpieczyć nagrania, bo widziałem, że tam jest monitoring, żeby zabezpieczyć nagrania, dlatego że tam na przykład oni twierdzą, że według oświadczenia zdrowia, a ja pokazywałem dokumenty temu lekarzowi na przykład, nie? Tam są jeszcze inne historie dla mnie ważne i to powinno być nagrane. Ja mu nawet pokazywałem dokumenty tam, no już nie będę wymieniał jakie, świadczące o tym, oczywiście, że zdrowy to ja nie jestem. I to powinno być nagrane, tudzież nagrane powinno być, bo jak ja tam, jak mnie tam wprowadzili na tę salę, gdzie miałem spędzić noc, śmierdziało strasznie, to ja wiedziałem, że nie zasnę i przyszło mi do głowy, żeby może, no co z tym zrobić, jak, i zacząłem stawać na głowie na przykład, znaczy ćwiczenia jogi jakieś tam, między innymi stawałem na głowie. I bardzo dobrze, że mi to przyszło do głowy, że tak powiem, bo okazuje się, że w protokole jednym z zarzutów oni mi tam napisali, że nie utrzymywał równowagi, nie? Że szedł tam, nie korzystając z chodnika, nie utrzymywał równowagi. Jak jest 0,4, to już się człowiek no, nie może podnieść, już leży całkowicie. No tak, tego. Ale tak oni tam napisali. Nie, no, ja mam, moim zdaniem jest to dowód ewidentny na ich kłamstwa, na ich konfabulację, czy jak to tam nazwać, wyolbrzymianie, nie wiem jak to jeszcze może. Ja tam trochę kuśtykam, mam problemy ze stawami, ale nie żebym nie utrzymywał równowagi, a skoro potrafiłem stanąć na głowie, no to tym bardziej chyba na nogach, prawda? No dla mnie przynajmniej jest to
jest rzeczą oczywistą, dlatego prosiłem o tego pana dyrektora o zabezpieczenie taśm jako dowód rzeczowy, nie? I to tam też podałem. Pan dyrektor się do prośby przychylił, mówi, że zabezpieczy, nie? Także jeżeli chodzi o pana dyrektora, to mi się wydaje, że on właśnie chce tam zrobić porządek. Tak by wynikało, on był rano, jak byłem wypuszczany i rzeczywiście interesował się, nawet pytał się mnie, jak mnie potraktowano, czy mam jakieś uwagi i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że on chce, tylko to są nawyki jakieś, podejrzewam, takie jeszcze z komuny. Im się wydaje, że wszystko im wolno, traktują człowieka jak bydle, nie mogłem się tam nawet ani pytanie umyć, numer jeden, ani... czy zgodne z prawem jest w ogóle coś takiego, taka instytucja jak Izba Wytrzeźwień? Czy to jest zgodne z polskim prawem? Podobno zgodne jest. No, tam przeglądając troszeczkę temat w internecie, widziałem, że ktoś się już skarżył. Nie we wszystkich krajach to jest, znaczy są takie instytucje. No ale aktualnie ten stan prawny, jaki jest w Polsce, normuje funkcjonowanie. No, także no nie, to zgodne z prawem to jest. Można powiedzieć, że jest. No, natomiast jeżeli ta sprawa, jeżeli po prostu, bo prawdopodobnie tak będzie, już mi tam rebeliantka napisała na nowym ekranie, że to tam oni trzymają zazwyczaj stronę funkcjonariuszy, nie, to jest rzeczą naturalną. Jeżeli rzeczywiście wyrok będzie dla mnie niekorzystny z tego zażalenia, ja zamierzam stoczyć sprawę dalej. To nie ma sensu. To znaczy, taka sama przygoda, pseudoprzygoda może spotkać nie tylko mnie, ja już tutaj występuję w obronie nie tylko jakby siebie przed następną taką konsekwencją, bo kiedyś miałem też jakieś tam wtedy nie zgłaszałem, nie żaliłem się, nie skarżyłem się, ale miałem już też takie przypadki o tym, o co mi chodzi. Policja tak, ja idę sobie spokojnie, to mnie zaczepiają, nie? Polują na frajera, a idzie sobie grupka rozwydrzonych małolatów napitych, którzy klną, dewastują, zaczepiają ludzi, nie, przejadą obok, bo to jest grupka, nie? Boją się czy co? No tak jest, to ja widziałem niejednokrotnie w godzinach nocnych, nie? Jak idziesz sam, to cię zaatakują, dosłownie zaatakują policjanci, nie? Bo ja rozumiem, że mają dbać o porządek. Jak ja bym rozrabiał czy coś takiego, czy rzeczywiście stanowił zagrożenie, no nie mam pretensji, oczywiście, no, ale jak ja idę spokojnie sobie, wracam po piwie do domu, to oni mnie, no, nie wiem, molestują, napadają, zatrzymują, tym bardziej, że ja miałem w dniu następnym bardzo ważny termin i tym bardziej nie chcę, bardzo ważny termin związany z aktem notarialnym, o godzinie 9:30 miałem być. Prosiłem ich też, też to podnosiłem i tym policjantom i tam na izbie, nic, żadne błagania, nic, po prostu robią sobie z ludzi takie jaja, on taki wyrośnięty był, kurczę, to tam, ja widziałem, co zgrałem, bo tam człowiek mówi, no to w takim razie jak mam zero, nie, taki współzatrzymany, bo tam mierzyli rano zawartość alkoholu tymi alkomatami, jak wyszło gościowi zero, to on mówi, że do mnie tutaj bezprawnie zatrzymujecie, proszę mnie wypuścić, a ten dyryblas mu mówi, że tak, tak, ma pan rację, ale my tu nic nie możemy, nie? To taki jakiś sobie tekst, wiesz, śmieszny do tego, że on niby tam. Całkowite tak. Lekceważenie. No, pogarda taka dla człowieka, wiesz, kiedy totalne, będzie wiadomo, że... jakiś temat rozprawy, cokolwiek? Dzisiaj dopiero złożyłem zażalenie. Trudno mi powiedzieć, kiedy... Czyli znowu będzie głośno o konińskiej policji nieszczęsnej? No myślę, że już troszeczkę, jak ktoś chce, to znajdzie, bo ja to powrzucałem taką jeszcze nie końcową treść tego zażalenia. Wrzuciłem gdzieś na tych paru blogach, o których już wspominałem. Trochę w nadziei, że może jakiś prawnik mi tam coś doradzi, co poprawić jeszcze, czy coś, na coś się powołać, czy jakieś tam jeszcze inne historie. Także myślę, że to już jest trochę, już trochę odsłon tam widziałem było, już co nieco wiedzą, wrzuciłem też na koniński portal. No myślę, że będzie, myślę, że trochę będzie. Ja pozwoliłem sobie, ja sobie pozwoliłem, ale oni mi też pozwolili na koniec, nie wiem, jak już widziałem, jak sprawa się kończy, jak już mnie odprowadzali do tej, na tę salę, gdzie mam spędzić noc. Mówię tak, że ja w takim razie coś wam tutaj zadedykuję, zaśpiewam.
policjant mi pozwolił, no to wjeżdżałem czadu, nie? Tak głośno zaśpiewałem specjalnie. Mhm. Tak, to Kaczmarski, Gintrowski też takiego śpiewali. Słowa są mniej więcej takie. Co nam hańba, gdy talary mają lepszy kurs od wiary. Zamienimy na walutę. Podejrzewam, że problem polega na honor, tym, że pan zaśpiewał coś, czego nie rozumieli. No, kazał już mi zamilknąć. Nie wiem dlaczego, że nie podobało mu się wykonanie. Czyli z tego, co pan powiedział, temat jest już uruchomiony, tak. Skarga jest złożona, tak. Czekamy, co będzie dalej. Zapraszamy na blog 24, jak to będzie? Piotr, Salon 24, jakoś tak to będzie. Piotr Stróż, Salon 24. 24. No i na nowym ekranie podobno też na coś nowym ekranie, jako gasipiec, tak? Gasipiec. O, na niepoprawnych też wróciłem, łatwo znaleźć na niepoprawnych, mam PS. Jak pod skryptum, albo jak Piotr Stróż. A gdzieś tam jeszcze wrzucę, może na BlogPress nawet, tam na blog, a polecam portal ciekawy BlogPress. Tam, zobaczymy. O. Także zapraszamy, niebawem cały temat się rozwinie. Dziękuję panie Piotrze. Dziękuję.